Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Okres półtrwania promieniotwórczego izotopu fosforu wynosi 14 dni. Przygotowano próbkę o masie 100 g. ile gramów powstanie w próbce po upływie 70 dni. Dobra, zaczynamy wiadomo od danych. Mamy okres półtrwania, jak pół, czyli dajemy tutaj pół, jedną, drugą. Wynosi ona 14 dni. Następnie mamy przygotowaną próbkę, czyli naszą masę początkową N0. Wynosi ona 100 gramów. I mamy to policzyć dla czasu, czyli normalnie 70 dni. Ok, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Tutaj mamy dni, tu mamy dni, nic nie trzeba zamieniać. No to zaczynamy od danych. Możemy sobie to zrobić następująco, że mamy ilość okresów, jakim ulegnie nam ta próbka, to jest te na te jedna droga. Podstawiamy dane. Mamy 70 dni na 14 dni. Tak, jak mówiłam, mamy tą samą jednostkę, Ona nam się tutaj oczywiście skróci, bo n jest bez jednostki. Otrzymujemy 5. No i tutaj mamy na to wzór m, czyli masa, jaka nam pozostanie po rozpadzie w tej próbce. To jest masa początkowa na 2 do n. Na no n mamy 5. Podstawiamy 100 gramów na 2 do potęgi 5. Najpierw, oczywiście, wyliczamy tutaj potęgę, czyli mamy 100 gramów. I tutaj mamy, muszę sobie policzyć 4, 8, 16, 32. Dzielimy sobie na kalkulatorze. I otrzymujemy 3,125 gramów. No i odpowiedź, że po upływie 70 dni masa izotopu wynosi 3,125 gramów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.